takie zgromadzenie się w grupie powoduje, że ta pasja rośnie. Że jest takie poczucie, o kurczę, ona coś takiego fajnego zrobiła, ja też chcę wypróbować, nie? Bo to niekoniecznie musi być zawsze na zasadzie, ale zrobiła, ja zrobię lepsze, nie? Tylko czasem jest potrzeba, Jezu, nie wpadłam na to, w życiu bym na to nie wpadła, dlaczego ja wcześniej tego nie wymyśliłam, nie? Dzień dobry, z tej strony Mateusz Duchniak ze szkoły Haftu. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Zosią, uczennicą naszej szkoły. Rozmowę nagraliśmy przy okazji spotkania integracyjnego uczniów i uczennic szkoły Haftu. W naszej rozmowie Zosia opisuje, jaką rolę gra Haft w jej życiu i jak społeczność wokół szkoły Haftu pomaga jej realizować się twórczo. Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Jak dowiedziałaś się o szkole Haftu? Miałam okazję poznać panią Krystynę Duchniak, zanim jeszcze założyła szkołę Haftu. I już wtedy miałam takie odczucie, że to jest osoba, która nie dość, że jako człowiek jest bardzo otwarta, bardzo ciepła, miła i taka proludzka, bym powiedziała. Dodatkowo pozytywnie zakręcona, z taką ogromną pasją do tego, co robi, z miłością do tego, co robi. I w momencie, kiedy po roku żeśmy się spotkały, właśnie powiedziała mi o tym, że chce taką szkołę otworzyć. I mówię, kurczę, ale fajny pomysł, w ogóle nikt jeszcze czegoś takiego nie zrobił, to jest jakaś rewolucja w świecie rzemiosła, że przez internet będzie można się nauczyć fajnych rzeczy, a jednocześnie, że szkoła ma właśnie takie spotkania co 2 tygodnie, gdzie sobie omawiamy różne rzeczy związane z Haftem, z tym, jakie mamy kłopoty czy problemy przy nauce Haftu, a jednocześnie są takie spotkania, gdzie uczymy się też ciekawych rzeczy związanych z rzemiosłem jako takim, bo to nie tylko z Haftu, chociaż też tematycznie są ustawiane takie spotkania, gdzie mamy na przykład, nie wiem, o hafcie karpackim albo o, nie wiem, szydełkowaniu, więc to są takie też pokrewne dziedziny, ale co mnie przekonało, to po pierwsze właśnie osoba pani Krystyny, która jest bardzo kompetentna w tym, co robi, a jednocześnie ma w tym ogromny luz i daje przestrzeń ludziom do rozwoju taki, jakiego sami potrzebują. Nie narzuca tempa, w jakim mam się uczyć, tylko daje tą przestrzeń, daje taką możliwość rozwoju we własnym tempie, ale też rozwinięcia swoich artystycznych jakichś wizji, które wiele z nas ma. Bo to nie tylko kobiety haftują w naszej szkole, ale też mężczyźni są, którzy haftują. No i jak zdecydowałam się na tą szkołę haftu, to mimo, że już wcześniej haftowałam, mimo, że już miałam jakieś tam doświadczenie zawodowe też, bo jestem czeladnikiem haftu, to ta wiedza, która jest przekazywana i sposób, w jaki ta wiedza jest przekazywana, powoduje, że jest mi łatwiej usystematyzować sobie tą wiedzę. Jest mi łatwiej na przykład przygotowywać programy pod warsztaty dla ludzi, bo system, który został stworzony przez panią Krystynę, jest tak jasny, czysty i przejrzysty, że naprawdę osoba, która w życiu igły w ręce nie miała, jest w stanie się tego haftu nauczyć. Oczywiście osoby, które są uzdolnione w tym kierunku, będą to robiły szybciej i od razu ładniej. Osoby, które nie mają doświadczenia, będą to robiły wolniej i trochę mniej ładnie, ale to jest kwestia ćwiczenia. I im dłużej będziemy ćwiczyć, im dłużej będziemy się zagłębiać w to, to te efekty będą coraz lepsze. Ale też proces tworzenia w ogóle pokazuje, jak, bo przecież są moduły, gdzie jest właśnie to, jak projektować wzory. Samemu, samodzielnie, nie zatrzymywać się tylko na tym, co ktoś już stworzył, ale wymyślić coś swojego samodzielnie. Uczymy się sposobów przenoszenia na przykład wzorów na materiały, na różne rodzaje materiału, bo każdy materiał ma swoją specyfikę i na przykład na aksamit nie nałożymy kalki maszynowej, więc to są takie niuanse, ale jakby potwierdzeniem podjęcia tej decyzji, żeby tą wiedzę sobie usystematyzować, bo chcę robić egzamin mistrzowski, to
Chyba największym i najważniejszym czynnikiem jest czynnik ludzki tutaj. Osoby, które się gromadzą wokół szkoły haftu, są w przeróżnym wieku, z przeróżnym poziomem umiejętności, wiedzy na temat haftu. Te co dwutygodniowe spotkania to są tak prowadzone, że naprawdę czeka się na to spotkanie za dwa tygodnie. Kurczę, czemu nie za tydzień? Czemu za dwa tygodnie dopiero, nie? Ale naprawdę ludzie w szkole haftu, którzy się właśnie wokół pani Krystyny skupili, to są ludzie z różnych światów, z różnych kultur, z różnych regionów Polski, nie tylko Polski, bo ze świata też, i z Europy, i spoza Europy. W związku z tym jest mnóstwo ciekawych osobowości. Na tych spotkaniach live można się dowiedzieć wielu rzeczy związanych na przykład z haftem regionalnym. Pani Krystyna też udostępnia takie wzory ludowe z danego regionu. Można sobie robić tego typu haft. Ale to nie jest na zasadzie takiej totalnie odtwórczej. Czyli jeśli ktoś chce trzymać się tradycji i pewnych ram, tak jak to było robione kiedyś, to robi sobie to w ten sposób. Ale jeżeli ktoś ma jakąś wizję twórczą, wariację na temat, to też nie jest ograniczany. Dziewczyny i chłopaki nawzajem się wspierają. Można na siebie liczyć. My się spotykamy często, gęsto prywatnie. Zawiązujemy nowe znajomości, nowe przyjaźnie z ludźmi, którzy mają podobny sposób widzenia świata, którzy mają podobne zainteresowania i pasje co my, którzy mają podobne poglądy co my, więc mamy takie też poczucie wspólnoty w tym wszystkim, że nie musimy być sami w tym świrze tworzenia i że jak, nie wiem, zadzwonię do Ani, mojej koleżanki ulubionej, zadzwonię do niej i jej powiem, wiesz co, widziałam promocję na motki, nie? To nie popatrzy na mnie jak na wariatkę, tylko mówię, ej, gdzie? I to jest też właśnie fajne w tym, że skupiają się w tej szkole ludzie, którzy się nawzajem wspierają, nawzajem sobie pomagają. Ja jeszcze się nie spotkałam w tej szkole, a mam z nią kontakt od przynajmniej 3 lat. Nie spotkałam się z żadnym hejtem. Wręcz odwrotnie, jeżeli ja, nie wiem, popełniam jakiś błąd w hafcie, nie umiem sobie poradzić, to zawsze znajdę pomoc. Czy u pani Krysi, czy u którejś z dziewczyn. Ta pomoc jest. Nie ma na zasadzie, aleś ty to brzydko zrobiła, tylko jest na zasadzie, słuchaj, a gdybyś to tak albo tak zrobiła, to zobacz sobie, jaki będziesz miała efekt i czy coś się zmieni, czy jesteś bardziej zadowolona z efektów. Nie spotkałam się z tym, żeby ktoś, kto robi słabsze prace, był krytykowany, jeżeli już, to na zasadzie konstruktywnej, tak? Że to można tak albo tak zrobić, żeby poprawić. I też... ja na przykład od uczestników szkoły haftu dostałam siłę. Taką siłę do pokazywania swoich prac. Do pokazywania tego, co sama tworzę, co sama wymyślam, albo odtwórczo też, bo zdarza mi się, są wzory, które mi się bardzo podobają i czemu mam wymyślać coś nowego, jak jest coś fajnego już gotowego. To nabrałam takiej właśnie odwagi do tego, żeby robić to po swojemu, żeby wymyślać jakieś nowe rozwiązania. Albo czasem są takie momenty, bo ja to raczej jestem strażniczką tradycji, że właśnie robię coś w taki sposób, jak się to robiło kiedyś i trzymam się tych zasad, ale ja mam radość z tego tworzenia i przestałam się bać dzielić tym ze światem. Bardzo często mamy bardzo niskie mniemanie o sobie właśnie robiąc tego typu rzeczy, bo no jeszcze w Polsce jest to dosyć mało doceniana sztuka. Na świecie już bardziej się patrzy na to przychylnym okiem. Natomiast ja przestałam się bać po prostu. I zaczęłam pokazywać to, co robię, jak robię. Nawet jak jest nie do końca idealne, to zdaję sobie sprawę z tego, że ktoś, kto na to patrzy i nie jest fachowcem,
prostu nie zauważy tych błędów, które ja widzę. I no nie będzie się aż tak temu przypatrywał, jak ktoś, kto wie, o co chodzi. Także myślę, że szkoła haftu jest dla każdego. Na pewno dla każdego. I na pewno szkoła haftu daje poczucie wspólnoty, takiego przynależenia do jakiejś grupy, do jakiegoś stada, gdzie jesteśmy rozumiani, gdzie jesteśmy lubiani, podziwiani często gęsto. I nie żałuję ani złotówki wydanej na szkołę, wydanej na materiały, wydanej na igły i inne przydasie, bo daje mi to radość, daje mi to szczęście i powoduje, że ja wiem, co ja chcę w życiu robić. Tak, ja znalazłam też misję w tym, więc dla mnie to jest bardzo ważne miejsce i bardzo ważni ludzie. Polecam każdemu. A co byś powiedziała osobom, które dopiero poszukują swojej drogi twórczej? Myślę, że warto jest próbować różnych rzeczy, bo dopóki czegoś nie spróbujemy, to tak naprawdę nie wiemy, czy to jest coś dla nas, czy nie. Jeżeli mnie się podobają rzeźby, na przykład drewniane, bardzo lubię rzeźby w drewnie, chociaż sama jej nie robię. Ale wypróbowałam, wiem, że dłuto to nie jest narzędzie, które mi dobrze leży w ręce. I dzięki temu wiem, że to nie jest dla mnie, a jednocześnie nie mam takiego poczucia żalu, że nie spróbowałam. Bo jeżeli my nie próbujemy, to my tracimy. Bo potem bardzo często po latach zaczynamy mieć sami do siebie żal o to, że nie daliśmy sobie szansy nawet spróbować. Więc moja pierwsza i taka najważniejsza nauczycielka haftu, pani Maria Suwała, ona zawsze mówiła: uczę się wszystkiego, robię to, co lubię. Jeżeli nie spróbuję, to nie wiem, czy lubię, czy nie lubię. Więc polecam próbować. Nawet chociażby zacząć od tego, że nie wiem, że zobaczyć, jakie zajęcia są w Domu Kultury najbliższym. Zobaczyć, czy w mojej okolicy nie ma ludzi, którzy zajmują się rzemiosłem artystycznym jakimkolwiek. Czy nie są organizowane jakieś warsztaty, czy nie są organizowane jakieś spotkania w mojej okolicy. Bo myślę, że właśnie takie organizowanie się w grupach ludzi z podobną pasją też pomaga zaakceptować samego siebie, bo to tak naprawdę to nie jest tylko kwestia sztuki, umiejętności, tego, co ja zrobię, pokażę światu, jak to ja fajne rzeczy robię, ale my jako ludzie jesteśmy zwierzętami stadnymi i my potrzebujemy takiego poczucia przynależności do jakiejś grupy. I nie zawsze to poczucie przynależności odnajdujemy w najbliższym otoczeniu. Tym bardziej, że właśnie jak ma się jakieś zainteresowania i chciałoby się z kimś o nich porozmawiać, a nie ma z kim, to gaśnie w nas pasja. A takie zgromadzenie się w grupie powoduje, że ta pasja rośnie. Że jest takie poczucie: o kurczę, ona coś takiego fajnego zrobiła, ja też chcę wypróbować, nie? Bo to niekoniecznie musi być zawsze na zasadzie: ale zrobiła, ja zrobię lepsze, nie? Tylko czasem jest potrzeba: Jezu, nie wpadłam na to, w życiu bym na to nie wpadła, dlaczego ja wcześniej tego nie wymyśliłam, nie? I to daje nam też rozwój. My się rozwijamy jako ludzie, my się stajemy wbrew pozorom bardziej ludzcy. Potrafimy nawiązywać nowe kontakty. Okazuje się, że wcale nie jesteśmy często gęsto odludkami, tylko po prostu nie mamy z kim gadać. Więc warto jest się organizować w takie właśnie grupki, ale są miejsca, gdzie na przykład nie da się, żeby była taka grupa, bo nie ma wystarczającej ilości, bo miejscowość jest na przykład bardzo mała, nie mają na przykład nawet domu ludowego, bo takie miejscowości też się zdarzają, czy jakiegoś domu kultury, czy innego goku. Więc
W takich przypadkach, no to jedynym i słusznym rozwiązaniem jest szkoła haftu Krystyny Duchniak, bo można ją robić po prostu online, ale siedzę tutaj naprzeciwko ciebie, Mateusz, dlatego, że też spotykamy się na żywo, że to są spotkania ludzi na żywo, że my jesteśmy w stanie się przynajmniej raz w roku spotkać, wyściskać, przytulić, dotknąć, zobaczyć swoje prace nawzajem na żywo, nie tylko online. I to jest dla mnie kwintesencja tej szkoły, że mimochodem niejako zawiązują się przyjaźnie. Ja na przykład z Anią Rzepką nie widziałam się wcześniej nigdy. Spotkałam ją w szkole haftu i zanim myśmy się spotkały na spotkaniu szkoły, to myśmy się już prywatnie spotkały. Bo tak mocno zaiskrzyło między nami, że my mamy podobnego fizia, że polubiłyśmy się. I naprawdę w tej chwili ja mogę powiedzieć, że Ania jest moją przyjaciółką. Mam wiele koleżanek tutaj w szkole, które są niesamowitymi ludźmi, które są wartościowe. I właśnie to jest takie bardzo rozwijające. Dające poczucie tego, że ja też jestem coś warta, że ja też mogę być ważna, że ja mogę zrobić coś dla drugiego człowieka, że mogę z tym człowiekiem być i jednocześnie sama czuć się zrozumiana, zaakceptowana, lubiana i doceniana. I myślę, że to jest potrzebne każdemu człowiekowi. Że my właśnie żyjemy po to, żeby czuć się potrzebnymi. I szkoła haftu to daje.